Emotki film. Podczas gdy cały świat zdążył już zapomnieć o tym potworku zwanym Emoji Movie, pojawiam się ja, żeby go wam przypomnieć i przekonać się, czy to był faktycznie tak zły twór, jak o nim swego czasu mówiono. Tak, był aż tak zły. Przyznaję się bez bicia, że nie miałem okazji być na tym filmie w kinie, bo naprawdę wtedy chorowałem. To był naprawdę poważny przypadek wyjebanych jajec i najzwyczajniej w świecie nie będę wspierać tego typu rzeczy, kupując bilety za 15 zł. 5 zł pójdzie do dystrybutora, a później będę miał przez pół roku wyrzuty sumienia, że dałem zarobić temu czemuś. Ale dzięki potędze serwisów streamingowych możemy dzisiaj nadrobić ten tytuł. A nie, jak teraz tego szukam, to usunęli. No i całe szczęście. Jakbyście przez przypadek nie zauważyli, to mamy na początku logo Sony, potem Columbia Pictures, potem Sony Animations, a potem napis Columbia Pictures. I ponownie Sony Animation. Po to, żebyście dokładnie wiedzieli, do kogo pójść za ewentualne zwroty za bilet albo za abonament z Netflixa. W oryginalnej wersji głosy podkładało naprawdę kilku porządnych, może nie pierwszo, ale na pewno drugo-trzecioligowych aktorów, ale przyjrzyjmy się polskiej wersji, bo to jest Polska! I to się pije. Za emotkę Mart jest odpowiedzialny pan Paweł Ciołkosz. To moje miasto, Tekstopolis. Emotki potrafią tylko jedno, ale za to każda co innego. Wydaje mi się, że trochę przesadza. W tym sensie, że bardzo dobrze zagrał. Za dobrze jak na tego typu film. Do tego stopnia, że po pewnym czasie zaczął mnie nawet obchodzić los emotki. Blech. Chociaż bardziej bym się zainteresował gościnnymi występami takich gigantów polskiego dubbingu jak Daniel Ferrelli, Marcin Dubiel, Stu. Ja to się lubię na trzecioliwką i smażyć na plaży. Little Monster 96. Nawet na dubbingopedii jest napisane Little Monster 96. Co ona ma w dowodzie osobistym Little Monster 96? Ten niezręczny moment, gdy przeforsowałaś swój nick do tego stopnia, że gdziekolwiek się nie pojawisz, to piszą twój nick zamiast imię i nazwisko. Ciekawe, czy w Tańcu z Gwiazdami też ją przedstawiali Little Monster. I oczywiście, jak zwykle, jedyny i niezastąpiony Jasiek Dąbrowski jako emotka Beksy. Hurra! Jestem milionerem! Rola życia. Minęły niecałe 2 minuty, a ja się już przywaliłem do 6 naprawdę dużych youtuberów. Pora zamykać kanał. Nie, tak się tylko z nich śmieję, bo im tak naprawdę zazdroszczę, bo sam chciałem zagrać w Emoji Movie, odkąd zobaczyłem pierwszy zwiastun i pierwszą zajawkę, to ja miałem zagrać, nie oni. Zagrać w Emoji Movie. Ciekawe, ile im zapłacili. Nieważne, ile by mi zaproponowali, nigdy bym się nie zgodził zagrać w takim czymś. Dwie dychy i wchodzę w to. Nasz główny bohater, emotka, ma problem z okazywaniem emocji, dosłownie i w przenośni. Z czego się śmiejesz, psycholu? Na swojej drodze spotyka multum barwnych postaci, z których trzeba zrobić jakieś żarty, żeby w stopce telegazety można było napisać animacja, komedia. A żartów ci tutaj co nie miara. Na przykład... A co chcecie dostać? Małpiego rozumu. I ten źle przetłumaczony gag z zegarkiem. Już czwarta? Co? Nie wiem, trochę się śpieszę. W oryginale powiedział: ej, oczy mam tutaj. Można się nawet po geście domyślić, o co mu chodziło. Tak można zrobić z każdym przedmiotem. Już, kartka papieru. Ej, patrzcie, taki żart. Co się drzesz? Z czego się śmiejesz, psycholu? Minek udaje się, bo ma na imię Minek, udaje się do roboty, ale dostaje reprymendę od rodziców za nieutrzymywanie powagi sytuacji. Nie puszczę cię dzisiaj do pracy. Ale co? Nie jesteś gotowy, syn. Wkracza również słynna emotka gówna. Owszem! Ale na pana Patryka Stewarta już dosyć nagadali za oceanem, więc dajmy mu spokój. Ale żeby nie było, musiała ucierpieć również polska osobistość. Pani Karlusto,
Już zrozumiałem. Nie musi pan niczego tłumaczyć. Jestem dużo młodszy, a tata we mnie wierzy. Bo wiem, że potrafisz się skupić, synu. No tak bywa, tak bywa. W kupie raźniej, w kupie raźniej. Tak bywa. No dobra, ale żeby nie było, że pluję jadem na prawo i lewo, to muszę przyznać, że pani Kasia Kwiatkowska nawet spoko brzmi jako uśmiech. Pierwszy raz, kiedy cię skanują, jest nieziemski. Oszaleć można. Ale gdy zaczynamy się cieszyć jedną rzeczą, to za sekundę dostajemy... Ale zadziera nos. Przepraszam, a niby co mam zadzierać? Co? Tłumaczą nam cały proces wyświetlania emotek na telefonie. Najpierw ich Bóg, Alex, wybiera i zastanawia się nad daną emotką, by zadecydować nad losem maluczkich. I skan zostanie wysłany prosto do okienka tekstowego Alexa. Mech nad sobą nie panuje i rozpizdża cały panel emotikon, a wskutek tego... Jeśli wyrażasz więcej niż jedną emocję, to niestety jesteś anomalią. Rodzice chcą go ukryć przed światem, a emotka uśmieszek uśmiercić za pomocą botów. Czyli ustalone. Boty! Co przenosi nas do emotek odrzutków, gdzie... A co się robi na siłce? Pakuje się! Jestem super, wymiatam. Sorry, działamy na własną rękę. Chciałem was podwieźć. To co mówiłem, tak przez cały film. I tak kurwa do zajebania. Następnie udajemy się do wspaniałych krain żartów z... Każda apka to odrębny świat. A idź mi na rękę i zejdź z twarzy, okej? Nie da się ukryć tutaj pewnego podobieństwa do pewnego filmu dużo lepszego, opartego na podobnym koncepcie do Shreka. Tylko że dla odmiany, pomimo tego, że nawet Inside Out opierał się na jakimś już znanym pomyśle, to dał naprawdę sporo dobrych rzeczy od siebie. Nawet nie wspominam o dużo ładniejszej animacji, ale sama fabuła. Ten świat Riley tak dopełniał to, co się działo w jej głowie. Można się było super z tym utożsamić i przy okazji pokazać dzieciaczkom w taki przystępny sposób, co się z nimi dzieje i dlaczego czują się tak, a nie inaczej. Pokazanie funkcjonowania ludzkich emocji za pomocą kolorowych postaci, żeby dzieci mogły lepiej zrozumieć, co się dzieje w ich głowach. A emoji mówi: chuj kurwa Facebook i Instagram! A propos Instagrama, na dzień dobry dostajemy Facebooka. Jakiś piracki słownik? Kto ściąga pirackie słowniki na telefony? Jak już insynuujecie jakieś żarty z gatunku... A co takiego nastoletni chłopcy ukrywają przed rodzicami? To mogliście dać jakąś kradzioną aplikację z futrzakami czy coś. Byłoby to bardziej relatable. Oh shit, my app just froze, let me just restart that. Oh fuck, fuck, fuck! Shit, I'm sorry. Typowy troll, ignoruj go. Kiedyś znajdzie sobie pracę, albo dziewczynę, albo jakiś cel w życiu i powie sobie dość. Wirus. W tym gąszczu troli i wirusów muszą odnaleźć hakera. Konkretnie hakerkę Matrix, która zmienia zdanie częściej niż... W sensie, że bardzo szybko zmienia zdanie. Możemy się dosiąść? Nie. 12 seconds later. Dobra, chodźcie. Trafiają do Candy Crusha, o którym wszyscy do dzisiaj pamiętamy, bo to była taka przełomowa aplikacja wiekopomna, która ani trochę się nie zestarzała i nikt nie pamięta dzisiaj o Candy Crushu. Wciskali tutaj te nawiązania tak bardzo na siłę. To tak jakby robić film o Angry Birdsach 5 lat po fakcie. A nie, ktoś już tak zrobił. Sony. A już w przyszłym roku, tego lata, Flappy Bird The Movie. Ale co na tym zarobili, to nikt im tego nie odbierze. Po wydostaniu się z Candy... Rodzice, mach, próbują go znaleźć przed botami. Zatem weszli na YouTube'a, a tam leci właśnie...
Rozumiem, że tak działa Hollywood, ale wyobrażacie sobie, że siedzą w biurze takie 40-letnie białasy i próbują ustalić, co jest trendy. I'm John Johnson and I got a 12-year-old son. I know everything there is to know about that hip, cool hashtag. Naprawdę nic innego nie było, to już lepiej byście dali Gangnam Style, bo... Albo lepiej nie. Matrix ma plan, żeby za pomocą Minka udać się do chmury, bo to jest jej marzenie i w ogóle. Chce się wreszcie stąd wyrwać, opuścić telefon i zamieszkać w chmurze. A w chmurze jest magicznie, robisz to co chcesz i już! W chmurze można też przechowywać nudesy, które są całkowicie bezpieczne, nie do ruszenia, nie ma opcji, żeby ktokolwiek... Jak można być tak upośledzonym i trzymać nudesy w chmurze? Ja na przykład trzymam swoje na tapecie na telefonie, tylko że w moim wypadku działa to tak, że jak kradniesz mi telefon, odblokowujesz, wyskakuje mój nudes, dostajesz udaru i telefon zostaje u mnie. Profit. Podróże emotek ciąg dalszy i trafiają oni do Just Dance. A to idealna okazja, żeby wykorzystać kawałki, które akurat były na topie w tamtym okresie. Pani Królusto! Przestańcie remiksować takie dobre kawałki w taki bezczelny sposób i wsadzać do nich pitbulla. Podczas tańców próbują wykombinować jakiś wątek romantyczny, który nikogo nie obchodzi, a boty złapały piąteczkę i trafiają z nim do kosza, bo Alex kasuje apkę. Kto ma na telefonie kosz? Czekaj, co? Do kosza? Piątka trafił do kosza? Co się stało? Cześć! Fajnie znowu cię widzieć, cześć! Wyrzucili cię jak starą rękawiczkę! Czy to jakiś żart aplowskiej szlachty, na który jestem zbyt biedny, żeby zrozumieć? Jeszcze trzeba wcisnąć Instagrama. Gdzie jest moje dziecko? I zbudować charaktery rodziców, w sensie państwa mach. Okazało się, że Minek ma anomalię po swoim ojcu. To moja wina, że Minek jest taki. O, ptysiu, nie mogłeś mi powiedzieć? Znajdźmy naszego syna. Co tylko zechcesz. I w sumie nic z tego nie wynika. Dalej. Z Matrix taki haker jak z koziej pizdy rakietnica, bo dostali się do Dropboxa i Firewalla, więc muszą złamać kod i żaden nie działa. 2002. Chyba burrito? Krav Maga! Hip-hop! Odmowa dostępu. Nie czaję tego. Dziękujemy pani hakerko. To żeś pomogła. W końcu udało im się przedostać i mogą przeprogramować Minka, ale ten dostaje takiego kosza, że zostaje permanentnym. Mech. Co znaczy to, że tak? Minek, podobasz mi się taki, jaki jesteś. To, co teraz mówisz, jest piękne, ale... Wow, ciekawe, do czego doprowadzi ta fabularna chwila zwątpienia w swoją osobę. Do tego, że warto być sobą i nie zmieniać się. Wiemy, już widzieliśmy pierdylion razy, ogarnij się. Nie musieliście robić kolejnego 1,5-godzinnego filmu animacji, żeby powiedzieć, że macie być sobą. Nie Rysiem Ochódzkim, nie Kubą Wojewódzkim. Bo trzeba być sobą, nieprawda, nigdy nikt nie jest sobą. Jesteś innym człowiekiem w szkole, jesteś innym człowiekiem u przyjaciół, jesteś innym człowiekiem gdzie indziej. Bycie sobą jest przereklamowane. Następna scena też za wiele nie wnosi, bo okazało się, że Matrix jest emotką księżniczki, która mocą może przywoływać ptaszki i... Nie wiem... Lecą na ptaszku z Twittera, by w ostatniej chwili uratować sytuację. Bo Alex planuje restartować telefon.
Dzień dobry, byłem umówiony. Jestem trochę wcześniej. Nic nie szkodzi. Na pewno chcesz wszystko skasować? Tak. Kto idzie z telefonem do salonu z przywracaniem ustawień fabrycznych? Chłopaku, to są dwa kliknięcia. Nie musisz za takie rzeczy płacić. Końcówkę pozwolę sobie pominąć, bo jakkolwiek bym nie cisnął całej reszty, to te ostatnie minuty są wyjątkowo żenujące. Chociaż twórcy tak mocno wierzyli, że widownia przesiedzi ten film, że aż dali scenkę po napisach. A tam pani Uśmiech połamała zęby. Co tam masz? Z czego się śmiejesz, psycholu? Tutaj nawet żartu nie było, kompletnie nic. Absolutne zero. Tyle dokładnie. Zero. Bym wystawił temu filmowi, gdybym wystawiał jakieś oceny. Ale nie wystawiam ocen. No. Zero. Wszyscy się spodziewali niepotrzebnego badziewia i dostali niepotrzebne badziewie. Sony ma już wypracowany swój styl animacji, który nie da się ukryć, nie jest zły. Mają za zadanie utrzymać dzieciarnię przed ekranem, a stylistyka musi być schludna, ładna, kolorowa, no i tutaj też tak jest, nie da się ukryć. Zwłaszcza, że modelowali takie proste rzeczy jak emoji, więc trudne to nie było. Cała fabuła i ich podróż po telefonie to czysty Inside Out. Tylko, że zamiast pokazać coś ciekawego w temacie, to dali tutaj nawiązania do popkultury, muzykę i aplikacje. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem jakikolwiek film, który tak bardzo się zestarzał. Serio, żeby dać PPAP jako jakieś nawiązanie do aplikacji czy czegokolwiek. Cokolwiek, jakieś wideo z kotami, z psami. Okej, go nawet, to się nie zestarzało. To tym wszyscy pamiętają, to wszyscy lubią, ale nie, PPAP. Jak do tej pory tego nie widzieliście, to dobrze. Nie nadrabiajcie i nie marnujcie sobie półtora godziny czasu, żeby obejrzeć coś, co wszyscy mówią, że jest złe. Żeby się przekonać, czy faktycznie jest złe, bo ja wam mówię, że faktycznie jest złe. Nawet dzieciakom tego nie pokazujcie, zaproponujcie im coś ambitniejszego, żeby daleko nie szukać.